Program Nie Tylko Espresso, Rafał Szlaga, witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest Katarzyna Pfeiffer, właścicielka biura podróży Iris Travel z Rudy Śląskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Druga Kasiu, promocja first minute czy last minute? Wiemy, że te oferty cieszą się dużym zainteresowaniem. Co się bardziej opłaca? Do tej pory było tak, że opłacała się bardziej oferta first minute i myślę, że w tym roku będzie podobnie. Oferta first minute to jest oferta, którą się sprzedaje dużo wcześniej, przed planowanym urlopem. Są proponowane duże zniżki, gwarancja niezmienności ceny, niskie zaliczki, więc tym wszystkim organizatorzy kuszą klienta, żeby takie wakacje wykupić. Oprócz tego jest dużo większa baza hotelowa dostępna. Przy oferta last minute oczywiście to jest oferta, którą się kupuje na ostatnią minutę. I tak się właściwie utarło, że ona jest tańsza, a tak naprawdę wcale tak nie jest. Last minute nie znaczy, że będzie taniej. Na przełomie ostatnich kilku lat jest taki model działania właśnie, że klienci kupują wcześniej te oferty i przy ofercie last minute albo zostaje to, co się nie sprzedało, czyli często gęsto gorsze na przykład hotele, albo hotele, które kosztowały bardzo dużo. One są troszeczkę obniżone, ale i tak ta kwota w tym momencie jest dalej często gęsto zaporowa. Tak więc te właśnie oferty first minute lepiej się sprzedają i bardziej polecamy. W przypadku oferty first minute tak naprawdę z jakimi obniżkami możemy się liczyć i jak wysoką zaliczkę musimy wpłacić? Z dosyć dużymi obniżkami, bo to jest nawet hotele są obniżone do 40%, czasami nawet 50%. Są promocje, że dzieci lecą gratis na przykład przy ofertach zagranicznych. A zaliczki to jest 5%. Oczywiście różne są zaliczki, to zależy od organizatora, ale taką najtańszą zaliczką w tej chwili to jest 5%. Nawet jeden organizator ma 99 zł, więc sam przyznasz, że to nie jest jakieś bardzo tutaj, nie obciąża naszego budżetu, a mamy zaplanowane te wakacje. No i pamiętajmy, że ludzie są zmęczeni sytuacją związaną właśnie z pandemią i potrzebują zaplanować ten urlop. Chcą mieć jakiś cel, chcą żyć tymi wakacjami, chcą się cieszyć na tym urlopie, więc to jest fajne, że można to już wcześniej zaplanować. Ubezpieczenie i bezpieczeństwo to pewnie będzie też temat na czasie w 2021 roku, kiedy będziemy planować wakacje, kiedy będziemy już marzyli o ciepłych krajach, o odpoczywaniu pod palmą z jakimś chłodnym napojem. W jaki sposób możemy się zabezpieczyć? Cieszę się, że zadałeś to pytanie. To jest naprawdę bardzo istotne. W tej chwili świadomość ludzi, klientów naszych, społeczeństwa, myślę, jest wysoka, jeżeli chodzi o ubezpieczenia. Ten rok właśnie nam to zapewnił. I u nas klienci w biurze wykupują takie ubezpieczenia. Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, organizator ma takie ubezpieczenie zapewnić w cenie, więc ono jest, ale ono jest naprawdę bardzo podstawowe. Jest szereg tutaj wyłączeń, które my proponujemy jakby dokupić klientowi, żeby był w pełni zabezpieczony w przypadku wyjazdu za granicę. Chociażby choroby przewlekłe są wyłączone, więc jeżeli klient się leczy na takie choroby przewlekłe, my tutaj proponujemy dodatkową składkę za to. Na przykład ubezpieczenie od alkoholu. Często gęsto oferty są opcji o inclusive, więc gdy na przykład zdarzenie miałoby miejsce, nie wiem, złamanie nogi na przykład na wakacjach, miałoby miejsce pod wpływem alkoholu, wtedy ubezpieczyciel nie chce wypłacać takiego odszkodowania. W momencie, gdy mamy taki alkohol wykupiony właśnie w polisie ubezpieczeniowym, nie ma z tym problemu. Także zachęcamy do wykupienia tego ubezpieczenia dodatkowego, żeby klient w pełni mógł korzystać i cieszyć się z wakacji, a nie martwić się, co będzie na przykład w przypadku jakiejś choroby czy bólu zęba. Gdzie będziemy mogli wyjechać na wakacje w 2021 roku? Chcielibyśmy na pewno, żeby możliwy był wylot, wyjazd praktycznie wszędzie. No i tak też myślimy, że będzie możliwe wszędzie oczywiście. Proszę pamiętać, że w tym roku po otworzeniu granic, czyli do czerwca te granice były zamknięte, od lipca już tutaj Europa się pierwsza otwarła, te hotele były przygotowane i klienci, którzy skorzystali z ofert u nas w lato,
Nie mieliśmy takiego feedbacku, że ktoś pożałował. Naprawdę klienci byli zadowoleni, wypoczęli. W związku z tym było też tak, że było oczywiście było trochę mniej ludzi, więc część klientów nawet chwaliła to, że nie było takich tłumów na plaży, gdzieś tam przy zwiedzaniu również, chociażby Rzym. Więc myślę, że hotele są na tyle dobrze przygotowane, że w przyszłym roku te wakacje już będą się odbywać normalnie i klienci będą mogli na nie wyjechać. Proszę też zwrócić uwagę na to, jeszcze jakby wracając do pierwszego pytania, że część sezonu z tego roku została przeniesiona na rok 2021. Więc klienci, którzy nie mogli wyjechać od marca do czerwca, przenieśli swoje wakacje na przyszły rok i w niektórych hotelach naprawdę nie ma miejsca. Więc ten sezon oczywiście jest trochę dziwny, ale myślę, że przyszły już wróci do normalności, będziemy mogli zacząć podróżować, no bo w końcu podróżować to znaczy żyć. Biorąc pod uwagę fakt, że część właśnie tych wyjazdów wakacyjnych zostało przeniesionych z tego roku na ten nadchodzący, czy wakacje na przykład wykupione w 2021 roku mogą być droższe? Sądzę, że będą droższe, właściwie nawet tak bym mogła tutaj powiedzieć. Przede wszystkim ma na to wpływ to, że te wakacje już w części są sprzedane, czyli ten sezon pokazał nam. Ci klienci, którzy nie mogli wylecieć od marca do czerwca, przenieśli wakacje na przyszły rok, więc to już jest sprzedane tak naprawdę. Po drugie, biura myślę, że będą troszeczkę ostrożniej kontraktowały samoloty na przykład. Tak jak w tym roku, przepraszam, w zeszłym roku samolotów było na przykład w tygodniu 6, to w tym roku będą tylko 3, bo też będą bardziej ostrożnie podchodzić do tematu w związku z pandemią. No i też przede wszystkim będą chciały zacząć w końcu zarabiać, bo turystyka jest taką złożoną dziedziną i my zarabiamy dopiero w momencie jakby wylotu klienta, więc przez 4 miesiące w tym roku w ogóle nie zarabialiśmy biura i organizatorzy. I myślę, że to samo tyczy się hoteli też, one też stały puste, więc też nie zarabiali. Więc myślę, że w przyszłym roku ta oferta będzie droższa właśnie w związku z tym, że będą chciały troszeczkę zarobić. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny program. Do zobaczenia.